Nie ma, nie ma wody na pustyni, tak brzmią słowa jednej z piosenek grupy Bajm. Choć nie zalewa, to podlewa. To, co rośnie w stróżowiance, już od dawna o problemie informowali nas mieszkańcy. Postanowiliśmy sprawie się przyjrzeć. Z naszą kamerą udaliśmy się w teren. Tak. Program telewizyjny. Może pani stanąć tutaj, możemy zrobić interwencję. Hmm. A ja jestem chętna do interwencji, ale nie muszę... Na ekranie wystąpić. Ja interweniowałam nie pierwszy raz o te pokrzywy. pokrzywy. No to o, to o to chodzi. I będzie mi smutno, że pan burmistrz miasta nigdy tędy nie się w, nie przejdzie. Niech pani powie to. Nie mam czasu, gdzie to dobra. Pan. Dobra. No jest problem, proszę, pan, proszę pana, bo mamy tu pokrzywy zakontraktowane nad Stróżowianką, Nie ma pana, żeby kto skosił, kto trzy miesiące była, była trawa nad Stróżowianką nie koszona. Nie dba się w ogóle o nic. Mówi się o autostradach, o obwodnicach, o różnych sprawach, ścieżkach rowerowych. Można te ścieżki rowerowe robić i trzeba, ale trzeba też robić porządek. Mówi się, że Gorlice to piękne miasto. Tak jest piękne, tylko żeby władze o niego dbali. No i żeby to wszystko wyglądało tak, jak ma wyglądać. Ławki były, Zostały zlikwidowane, idą starsi ludzie, chcą się usiąść, nie usiądą, bo pijaki pili tutaj wódkę. No właśnie, gdzie jest tu Straż Miejska, żeby tu przejść, przejść patrol, żeby była? Najlepiej zlikwidować ławki, żeby staruszki idąc z kościoła czy z zakupów nie usiąść sobie na ławeczce tylko że pijaki przeszkadzają. No to czy, przecież są kamery, monitoringi, no i co ta Straż Miejska w tym górnicach robi? Nic, to wziąć ich zwolnić i będzie spokój. Niech się dzieje dali burdel w tym mieście i gdzie jest władaż miasta, się pytam. Chodzę ulicą Biecką do syna, bo mieszka tam. Kiedyś idę, ścieżka rowerowa, no wąskie takie przejście, że szkoda mówić. Jakiś rower jedzie, mnie potrącił. No to ludzie na świecie, to ścieżka rowerowa no właśnie, nie może ja to być po to Ja to miałem to Aha. samo, też do tego. Mhm. Przecież ta ścieżka powinna być od strony forestów na całej długości, a nie z tej strony. Panie burmistrzu, jeżeli nie masz pan ludzi do roboty, to weź pan swoich tylko orłów, co tam siedzą z tobą, weźcie opaty i wy popracujcie trochę. A nie siedźcie p... Bo ja chodząc do roboty musiałem za swoją robotę odpowiadać, bo jakbym mi nie odpowiadał, to bym dostał dyscyplinarkę. I to s. Sam... robić. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o stróżowiankę, czy też inne cieki wodne na terenie miasta Gorlice, to one są w zarządzie Wód Polskich, Krajowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku Gorlic. I tak zarówno stróżowianka, jak i muchówka, jak figa, czy też sękówka podlegają pod ten zarząd jako mniejsze cieki wpadające do rzeki ropy. W związku z czym zgodnie z interwencjami mieszkańców, jak również sami od siebie, często interweniujemy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o to, ażeby przeprowadzono koszenie brzegów, oczyszczanie tych brzegów, czy też poprawę estetyki. No, bardzo często dostajemy informacje, że ze względu na ograniczone środki finansowe wykonują takie prace raz albo dwa razy do roku. W niedawnym okresie odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym właśnie z przedstawicielami Wód Polskich. Zarówno ja, jak i radni, oraz inni włodarze sąsiednich gmin zgłaszali podobne problemy, że dbając o estetykę, należałoby te, te wykaszania czy też oczyszczania brzegów cieków wodnych wykonywać częściej. Mamy nadzieję, że te nasze apele zostaną odebrane pozytywnie. My, jako samorząd gminny, nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby realizować czyszczenie czy też koszenie terenów nienależących do samorządu miejskiego, ponieważ byłoby to błędne wydatkowanie środków publicznych skierowanych właśnie na miasto Gorlice. Niemniej jednak indywidualnie, już kilkakrotnie, wspólnie z różnymi stowarzyszeniami czy też organizacjami, organizacjami dbającymi o ochronę organizowaliśmy takie zbiórki odpadów, czy też sprzątanie brzegów, szczególnie stróżowianki i cieszyły się one dużym poparciem mieszkańców. No przekazaliśmy te wszystkie informacje do RZGW, do Wód Polskich i mamy nadzieję, że pozytywnie wezmą to pod uwagę i skierują większe środki, tak aby rzeczywiście te tereny cieków wodnych przebiegających przez centrum miasta były w lepszym stopniu zadbane i, i, i utrzymane. Jeśli chodzi zaś o ławeczki, o które Państwo pytają, wzdłuż struchowianki, no to tak samo, jeżeli ławki leżały w pasie wodnym cieku. Wodnego, czyli na działkach należących do RZGW do wód polskich, to oni są dysponentem i oni mogą ewentualnie takie ławeczki montować. Jeśli to są tereny spółdzielni przyległej, no to spółdzielnia może montować takie ławeczki na terenach miejskich, ewentualnie miasto. Jeśli mamy takie wnioski od mieszkańców, staramy się je realizować. Czasami wręcz wychodzi tak, że jedni mieszkańcy wnioskują o to, żeby gdzieś ławeczkę postawić, a znowu grupa mieszkańców inna Wnioskuję o to, żeby tą ławeczkę zdjąć z tego miejsca, ponieważ wieczorami dochodzi do, do zgromadzenia młodzieży czy jakiegoś... Jakichś osób, które spożywają alkohol, na przykład, i zanim policja do nich dotrze, no to oni zdążą przez ten czas zakłócać porządek. Dlatego, jeżeli są takie wnioski, bardzo prosimy o kierowanie ich. Jeśli to będzie na terenach miejskich, będziemy brali pod uwagę. Jeśli zaś to jest na terenach należących do RZGW bądź spółdzielni, no to trzeba skierować te wnioski do odpowiednich właśnie zarządców terenu.